Wolne głosy, trwa nasza sonda SMS-owa. Pytanie, które zadajemy w tej sondzie. Czy na terenie Polski powinna znajdować się broń nuklearna? Jeśli uważacie państwo, że tak, prosimy o SMS o treści 1 na numer 72075. Jeśli uważacie państwo, że nie, prosimy o SMS o treści 2 na ten sam numer. A ja witam w studio gości dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas oraz dr Rafał Brzeski, przepraszam, dwóch politologów, dwóch publicystów i dwóch ekspertów nie tylko od wojny informacyjnej i energetycznej, pozostając w sformułowaniu przez Rafała Brzeskiego kiedyś określonym, ale również od spraw związanych, jak w wypadku pana doktora Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa, bezpośrednio z bronią nuklearną. Poza tym perspektywa amerykańska i perspektywa brytyjska ze względu na panów życiorysy. Edward Lucas, witam panów serdecznie przede wszystkim. Witam. Witam. Panowie, Edward Lucas w trakcie konferencji GlobSec podzielił się taką refleksją. Bardzo silnej amerykańskiej obecności militarnej na swoim terytorium. Jeśli Rosja szantażuje bronią nuklearną, potrzebna jest europejska odpowiedź nuklearna na te groźby na poziomie strategicznym i taktycznym. Polska będzie bezpieczniejsza, jeśli będzie miała na swoim terytorium głowice nuklearne. Macie po prostu kłopoty z państwami sąsiedzkimi. Polska polityka zagraniczna powinna polegać na głębszej integracji z państwami nordyckimi i bałtyckimi, z silnym amerykańskim przywództwem. Edward Lucas, nie tylko dziennikarz, The Economist, przed chwilą mówił o tym Ludwik Dorn, również człowiek, który w Wielkiej Brytanii wysłuchiwany jest jako przedstawiciel szeroko pojętego lobby. Jak panowie interpretujecie te słowa? Rozpoczyna dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Myślę, że Edward Lucas czyta tygodnik w sieci. Wiadomo, że mówi dobrze po polsku, studiował polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. A w tygodniku w sieci zaproponowałem różne warianty odstraszania jądrowego przez Polskę w artykułach z jesieni zeszłego roku, z okresu szczytu NATO, ostatniego szczytu NATO w Wielkiej Brytanii. A jednym z wariantów byłoby wejście Polski do programu wspólnego używania broni jądrowej, nuclear sharing po angielsku. To jest natowski program, w którym amerykańska taktyczna broń jądrowa, bomby lotnicze, jest składowana w 5 państwach sojuszu, w 6 bazach na ich terytoriach, w Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech i Turcji, gdzie jest przygotowana do używania albo przez siły amerykańskie, albo przez siły zbrojne narodowe tych państw w razie wojny albo bezpośredniego zagrożenia wojną. To jest znakomity program, który w dużej części, nie na poziomie strategicznym w znaczeniu globalnym, ale na poziomie europejskiego teatru działań wojennych, tworzy skuteczne odstraszanie Rosji od tych państw, komplikując wszelkie obliczenia strategiczne, wszelkie plany strategiczne rosyjskie. Lepiej nie dotykać kraju, na którego terytorium jest broń jądrowa, przez ten kraj wspólnie używana, nawet jeżeli pozostająca własnością pozaeuropejskiego, w tym przypadku supermocarstwa. I przynajmniej jeden z krajów uczestniczących nie chce uczestniczyć dalej. Wysoka większość niemieckiej opinii publicznej jest przeciw. I Polska ma teraz szansę dogadać się. Te rozmowy powinny być bardzo dyplomatyczne, długo prawdopodobnie tajne. Lokalizacja ewentualna takiego składu broni jądrowej w Polsce nie musiałaby być ujawniona publicznie. Te w Europie Zachodniej i Południowej też niektóre bardzo długo nie były. I mogłoby nastąpić przeniesienie z Niemiec tego małego amerykańskiego arsenału do Polski, a Polska ma samoloty F-16, które można bardzo łatwo dostosować do przenoszenia tej broni jądrowej, ponieważ ona w Europie przez sojuszników Stanów Zjednoczonych jest przenoszona albo właśnie przez F-16, albo przez europejskiej produkcji Tornada, jak w przypadku Niemiec. Panie doktorze, mówimy o wojnie energetycznej, kiedy mowa jest o broni i o realnej wymianie ciosów, ale poruszamy się jednak w sferze dyplomacji, czyli w sferze wojny informacyjnej. Jak pan interpretuje to, co powiedział Edward Lucas? Po wypowiedzi pana Lucasa
to mam jedno skojarzenie. Hasło goebbelsowskiej propagandy z 1940 roku, że Wielka Brytania będzie się biła do ostatniego Francuza. Ja mam drugie skojarzenie, że dlaczego Brytyjczycy, pan Lucas Brytyjczyk, nie proponuje nam jakiegoś partnerstwa z brytyjskim uzbrojeniem. Ja się boję po prostu, że my będziemy przekształcani stopniowo i już jesteśmy przekształcani w amerykańskie państwo garnizonowe. Po prostu, owszem, to nam pomaga w bezpieczeństwie. Na krótką metę. Tylko ja bym bardzo wolałbym, od razu bym się czuł bezpieczniej i bardziej zadowolony, że gdybyśmy zadbali o nasze własne polskie siły. Po prostu lepsza armia i podnosili cenę ewentualnego uderzenia na Polskę. To jeżeli chodzi o sferę energetyczną, a jeżeli chodzi o sferę informacyjną, żebyśmy po pierwsze uszczelnili nasz kraj na ile to możliwe, broniąc się przed rosyjskimi działaniami informacyjnymi, atakiem informacyjnym na Polskę, a z drugiej strony sami po prostu zaczęli myśleć w tych kategoriach, że przecież można mnóstwo rzeczy zrobić drogą informacji, drogą wymiany informacji, drogą podnoszenia raz świadomości w Polsce o zagrożeniu, dwa świadomości w Rosji o tym, że jeżeli będziecie nadal tak potrząsali nuklearną lub tradycyjną szabelką, no to mogą być kłopoty. No a poza tym, ile was to będzie kosztowało? Doktor Grzegorz Kostrzewa-Zorbas zżachnął się, kiedy doktor Brzeski mówił o tym amerykańskim państwie garnizonowym. No na razie to obecność amerykańska w Polsce jest bardzo mała, dużo mniejsza, słabsza i niepewna, bez gwarancji, że na stałe. Nawet niż pomimo dzisiejszej deklaracji o 250 dokładnie, niż w wielu innych państwach NATO, także będących w dużo lepszej, bezpieczniejszej sytuacji geopolitycznej gdzieś nad Atlantykiem czy w głębi zachodniej Europy. Ale jeszcze o Edwardzie Lucasu, bo mam wrażenie, że my robimy z niego co najmniej rzecznika królowej brytyjskiej, jeżeli nie cywilizacji zachodniej. To jest gruba przesada i trochę takie kolonialne, mówię pół żartem, pół serio, traktowanie tego Brytyjczyka, bo gdy Polacy, polscy eksperci czy polscy dziennikarze mówią podobne rzeczy, to to takiego rozgłosu nie budzi, tak uwagi nie przyciąga. A Lucas nie może mówić w imieniu Stanów Zjednoczonych, właśnie dlatego, że jest Brytyjczykiem i wcale nie znanym z powiązań z Ameryką, mimo że tygodnik The Economist został dawno temu wykupiony przez Amerykanów i tylko właśnie udaje czasopismo brytyjskie. Gdyby Amerykanie puścili balon próbny, to przy pomocy kogo innego i to byłoby dużo bardziej znaczące. Wielka Brytania, warto wiedzieć, sama kiedyś brała udział w programie dzielenia się, w programie wspólnego używania, tłumacząc to zręczniej, amerykańskiej broni jądrowej w Europie, mimo że ma cały czas własną. Jest jeszcze dwóch byłych uczestników tego programu, którzy zrezygnowali, Kanada i Grecja. Kiedy mowa o tym, na ile Edward Lucas mówi swoim własnym głosem, kiedy mówi głosem swoich przyjaciół z MI5 czy też MI6, a kiedy mówi po prostu jako publicysta, The Economist, to pewnie szeroka dyskusja mogłaby się na ten temat odbyć, ale GlobSec jest takim gremium, w którym dyskutuje się na temat tego rodzaju spraw. No i to trochę koresponduje z tym, o czym powiedział dr Brzeski, że Brytyjczycy będą walczyć do ostatniego Francuza, czy też Polaka, Amerykanina, wszystko. No więc jednego. Właśnie, mnie tutaj się od razu nasunęła książka, która się niedawno ukazała, Pierwsza zdrada Zachodu, profesora Andrzeja Nowaka i bodajże Andrzeja, mam nadzieję, że nie mylę imienia. I no, mam takie historyczne, jak gdyby zawsze opory przed ufaniem, za dużym, pokładaniem za dużej ufności w tym, że ktoś nam pomoże. Nikt nam nie pomoże. Interesy. Ale jeżeli broń jądrowa będzie fizycznie w Polsce, to już bardzo trudno zdradzić. Przy czym Stany Zjednoczone nigdy żadnego sojusznika nie zdradziły. To nie jest Wielka Brytania, mająca za sobą długą historię zdrad, czy Francja. To właśnie norma. Tłumaczonych jako swoje własne stałe interesy. Tych krajów. Stany Zjednoczone
z wielu powodów, w tym swojej poczucia globalnej odpowiedzialności, mają politykę inną, a podczas II wojny światowej nie były wcale traktatowym sojusznikiem Polski. Traktowanie ich wtedy jako sojusznika Polski było raczej myśleniem życzeniowym Polaków, w tym polskiego rządu w Londynie. No już z całą pewnością nie były sojusznikiem Polski. Można mieć wątpliwości co do końca II wojny światowej, ale nie można co do jej początku, bo były krajem neutralnym we wrześniu 1939 roku, więc oskarżanie Amerykanów o zdradę wtedy jest absurdalne. Warto chyba też pamiętać z kolei o końcu I wojny światowej, gdzie nikt nigdy nie zobowiązywał Stanów Zjednoczonych do tworzenia zapisów, które miałyby wprost domagać się stworzenia wolnego państwa, jakim jest Polska. To państwo powstało. Panowie, dyskusje dotyczące broni nuklearnej i obecności broni nuklearnej na terenie Polski, to są dyskusje, które przez 25 lat III RP pojawiały się bardzo rzadko, ale przecież broń nuklearna na terenie Polski była składowana. O tym dowiedzieliśmy się, czy Amerykanie dowiedzieli się między innymi od pułkownika Kuklińskiego, ale jeszcze wcześniej, w latach 70. Edward Gierek miał również taki pomysł, przynajmniej to można przeczytać w dostępnych źródłach, że chciałaby Polacy mieli swój własny, oryginalny projekt atomowy. Na ile w dzisiejszych czasach, pan doktor Brzeski mówił o własnych działaniach, to jest w ogóle możliwe? Na ile w ogóle rozpoczęcie tego rodzaju rozmowy jest aktem politycznym i może mieć konsekwencje właśnie ze sfery tej informacyjnej, panie doktorze? No. Konsekwencje informacyjne i aktem politycznym byłoby to bardzo mocnym, nazwijmy to co najmniej bardzo mocnym, jeżeli nie szokującym. Natomiast jest kwestia, ja tutaj nie jestem specjalistą, czy w ogóle jest to możliwe technicznie, żebyśmy się mogli, że tak powiem, dorobić własnej broni nuklearnej. Byłoby to świetne rozwiązanie, ale dlatego, bo nawet właśnie tak jak Brytyjczycy, i tutaj skorzystaj z przykładu, owszem, mamy własną, ale też korzystamy z amerykańskiej. Tylko, że wówczas w jakichkolwiek negocjacjach my nie jesteśmy tym malutkim partnerem, który tam musi na tylnych łapkach i prosić się. Tyle tylko, że po prostu dobrze, no jesteśmy partnerami. My mamy swoje, ale my mamy za mało, albo nie ten rodzaj, co wy możecie nam zaoferować. I wtedy bardzo dobrze uzupełniamy dwa arsenały. Natomiast a informacyjnie, no byłby to w ogóle bardzo potężny informacyjnie oręż. Już nie tyle tylko, że bardzo groźny, dlatego, bo każdy kij ma dwa końce. Tak, ale kiedy przyglądamy się na przykład projektowi nuklearnemu Iranu, to najpierw bardzo ostry spór na krawędzi groźby interwencji militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych, konkretne działania ze strony Izraela, aby zatrzymać projekt nuklearny Iranu, a od jakiegoś czasu cisza na ten temat. Cisza dlatego, że Iran przekroczył już tę barierę i wstąpił do klubu. Jak pan to, panie doktorze, interpretuje? Też w kontekście tej ewentualnej polskiej broni. Nie ma ciszy wokół irańskiego programu, irańskiego problemu, to raczej europejskie media się znudziły tym tematem, podczas rozmowy dyplomatycznej i różne inne działania są wciąż bardzo intensywne. Ale te przykłady Gierek i PRL, czy Iran Ajatollahów, są fatalne dla idei ewentualnego stworzenia przez Polskę własnego narodowego arsenału odstraszania jądrowego. To właściwie od razu zraża potencjalnych zwolenników, a z całą pewnością sojuszników. Dlaczego przykład Ajatollahów chyba nie trzeba tłumaczyć? Gierek rządził Polską Rzeczpospolitą Ludową z łaski i niełaski biura politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Z na takich powodów zrezygnował z tego projektu. To nie unikałbym analogii jak ognia, jak promieniowania jonizującego, unikałbym takich analogii. Jest dużo lepsza Izrael, analogia Izrael. I też o tym już pisałem. Izrael wynalazł, trudno wynaleźć oryginalną strategię jądrową. Kilku państwom się to udało, na przykład Francja wynalazła strategię odstraszania proporcjonalnego. Jeśli nie dziś, to kiedy indziej, może będzie czas, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Izrael wynalazł strategię odstraszania niepewnością, celową niepewnością.
Nie ma dowodów twardych, że Izrael posiada broń jądrową. Izrael zatem jest pod dużo mniejszym naciskiem rozmaitych przeciwników i państw mających obojętny stosunek do samego Izraela, ale chcących nie rozprzestrzeniania broni jądrowej albo nawet rozbrojenia jądrowego w świecie. A jednocześnie wszyscy wrogowie Izraela, jest ich długa kolekcja, włącznie z Iranem, nie odważą się zaatakować Izraela w sposób regularny, dokonać takiej regularnej inwazji czy innej formy regularnej wojny, jakie kiedyś podejmowały państwa arabskie przeciw Izraelowi. Do 73 roku włącznie. W tymże roku Izrael prawdopodobnie dokończył budowę pierwszych głowic lub bomb. Szczegóły techniczne są słabo znane. Wiadomość się rozeszła i jak ręką odjął, skończyły się wszystkie inwazje wojskowe. Została wrogą Izraela tylko strategia nieregularna, hybrydowa, partyzancka, terrorystyczna i podobne. I znowu wracamy. Poziom bezpieczeństwa Izraela bardzo wzrósł. Nie grozi już Izraelowi zagłada, likwidacja, wymazanie z mapy czy wypalenie z mapy, chyba że jakieś państwo odważy się, mając arsenał jądrowy, zaatakować Izrael po to, by go zniszczyć, licząc się z tym, że samo poniesie ciężkie straty w rezultacie izraelskiego odwetu. Tylko państwa myślące skrajnie nieracjonalnie, właśnie nie myślące, lecz kierujące się emocjami byłyby na to gotowe i być może ajatollahowie są, ale to jest osobny problem. Korea Północna jest pewnie też tego rodzaju Korea Północna jest przykładem prawdopodobnie nieracjonalnego państwa, w sensie jej reżimu. Jest też przykładem przekroczenia progu. Iran jeszcze tego progu nie przekroczył. Korea Północna przekroczyła próg bezkarności, próg to określenie jej przeciwników, próg bezpieczeństwa to określenie jej samej, gdy zapanowało przekonanie, jeszcze przed jej pierwszym testem jądrowym, przed dowodem, że posiada broń jądrową, gdy zapanowało przekonanie, że może już mieć broń jądrową, wszystkie plany ataku na nią odłożono do akt, stały się zbyt ryzykowne. Często, może nie tyle często, ale w kilku przypadkach w świecie, z których Izrael jest najważniejszy, sama niepewność okazała się wystarczająca do odstraszania i Polska mogłaby stworzyć wokół siebie taką niepewność. Żeby to zrobić, musiałaby mieć skuteczne narzędzie oddziaływania na scenie międzynarodowej, zarówno oddziaływania tego w sferze cienia, informowania innych bądź dezinformowania innych służb specjalnych, ale też tworzenia pewnego wrażenia w świecie. Siłą rzeczy to, o czym mówimy, panie doktorze, zwracam się do doktora Rafała Brzeskiego, jest elementem tego, w jaki sposób gra informacją po to, aby zwiększać bezpieczeństwo. Tak, no tak jak Izrael gra informacją i gra tajemnicą informacji, że ukryciem informacji. To można grać w jednym i drugim. Ale myśmy tutaj zostawili drugą część jak gdyby wypowiedzi pana Lukasa i sugestie, żebyśmy poszli z państwami nordyckimi, państwami bałtyckimi, zawiązali mocny sojusz. I teraz moje pytanie brzmi pod adresem właśnie pana Lukasa, czego my dzisiaj nie odpowiemy. A mianowicie, czy tak samo jak Polska, która miałaby być partnerem w takich siłach jądrowych składowanych u nas, czy głowic jądrowych i podział w użyciu, wspólnota użycia tych ładunków, czy też ktoś z państw nordyckich, na przykład Finlandia, mógłby być takim partnerem i jest rozważany jako taki partner. Bo gdyby tak było, to jest zupełnie zmienia i taki blok, to co pan Lukas powiedział, że porównując gospodarki, że taki blok tutaj zrobiony północno, nazwijmy to bałtycki blok, to on byłby bardzo silny. Panowie, jedno jest pewne i o tym mowa była przed chwilą, między innymi w rozmowie z Ludwikiem Dornem. Zmienia się geopolityczny sposób rozumienia tego, czym jest Europa Środkowa. Panie doktorze, jeśli to jednym zdaniem, bo widzę, że chce pan jeszcze skomentować wypowiedź pana doktora.
Co do państw nordyckich, dwa z nich są na razie neutralne, chociaż stopniowo odchodzą od tej neutralności. Już ich wejście do Unii Europejskiej oznaczało wielki krok. W świecie przestały być traktowane jako neutralne, są traktowane jako niezaangażowane bardziej. To są cenni potencjalni sojusznicy, ale sprawa jest osobna od amerykańskiej albo polskiej broni jądrowej, czy odstraszania niepewnością na wzór Izraela. Państwa nordyckie własnej broni jądrowej nie posiadają, amerykańskiej na ich terytoriach nie ma. Szwecja miała bardzo interesujący program budowy podczas zimnej wojny wczesnej, własnego arsenału odstraszania, ale porzuciła ten program, gdy otrzymała tajne gwarancje bezpieczeństwa od NATO, a w szczególności od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Panowie, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Doktor Rafał Brzeski, doktor Grzegorz Kostrzewa-Zorbas byli gośćmi Wolnych Głosów, a państwo możecie odpowiadać na pytanie, czy waszym zdaniem na terenie Polski powinna znajdować się broń nuklearna. Jeśli uważacie państwo, że tak, prosimy o SMS-a o treści 1 na numer 72075. Jeśli uważacie państwo, że nie, SMS o treści 2 na ten sam numer. Telewizja Republika, za chwilę polityczne podsumowanie dnia.